Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Cześć, witajcie, jestem Staleksi, dam trochę raptowy odpocząć i mogę wam jeszcze jedną odcinek z Wiedźmina 2 nagrać, więc tylko odcinek wam nagram. No i najpierw zagramy sobie z tymś razem w Gwinta. Robiłem to w poprzednim odcinku, ale przegrałem z nim, no to właściwie to był remis wtedy. Nie chciałbyś odsapnąć od handlu? Wtedy mieliśmy remis, a teraz najwyższa pora, żeby mu się odegrała. Zagramy sobie o Suwity ze Zjazdu Królestwa Północy, właściwie na chwilę obecną to jedyna talia, którą mogę grać. No to zaczynamy. On właśnie ma do talii Skatel. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam lepiej. Mamy tego Penisa. Nie wiem, kurde, chyba ten ruch dowódcy mi jest niepotrzebny, wymienię go. Jakaś może lepsza karta? Okej, chyba mi się lepsza karta wracowała. No dobra, no to zaczynamy. Ale ma o jedną kartę więcej. Dobra. Zmieniamy taktykę. No tak, tylko on sobie sam w tym momencie zaskoczył tym mrozem, jakby nie patrzeć. No właśnie. Chyba nie zdaję jednak sprawy z tego, co postawił w tym momencie totalnie głupio. Nie ma co mnie używał tego mrozu. Ajajaj, no to już niestety komplikuje sytuację. Ja kurde nie mam co z tego nieba i to jest problem. Boję się mu wskazywać śpiega. Kurde, będzie sam mu to spasować. Nie mam wyjścia. Muszę potykać z tym śpiegiem do ostatniej rundy. Jak tylko teraz nie będę miał go wykorzystać rogu dowódcy. Chyba dostanę jakąś kartę oblężnicą albo medyczkę. Jest tutaj uzu tej saski. Kurde, znam się bać, że przegramy niestety. No po co oka jest? Jest to będzie mógł sobie przywrócić tą kartę z pikowską na 100%. No właśnie, no właśnie! Skubany! Ale to rozegrał. A teraz tak jakby się przydał nam ten ruch dowódczy. Ale przegramy to. Nie ma sens. Zagramy to. Będę miał 30 punkty. To mi nie wystarczy. Kurde, no przegramy. Niestety. Jednego punktu mi brakuje. Dzięki! Super! Ech. Kurde. Poczciwie z twojej strony, żeś znowu do mnie zaszedł. Jakich ziół ci trzeba, młodzianku? Możecie grać drugi raz, bo boję się zobaczyć odcinę już. Dobra, zaryskuję. Jest co jedna partyjka. Jest co jedna próba. Ech, kurde, po co nie mu remis? Teraz o tym będę z nim przegrywać. Kurde, lepsze karty mi dajcie. I teraz tych lepszych kart. No mam tylko jednego spiega. Ale mam medyczkę.
Ta medyczka ma to zdać egzamin. Przepraszam, za co? Skąd on niby ma teraz kartę szpiegowską i to jest taką? To są egzakty jakieś. Ale to jest bezcenne odskiwanie. To jest ostatnia próba. Jak teraz przegram, to już nie próbuję drugi raz. Nie będę ryzykować. Ja wolę tego nie kontynuować w ten sposób. Kurde, niestety będzie grał dalej. Skubany, ale to rozegrał. No nie, no to już sporo twojej wina. Ach, no muszę z kartą spiegowską poczekać do końca rundy. W sumie to mogłam tą bleznicą rzucić. Kurde, no i muszę spasować w tym momencie. A bo to zrobię. No ale patrzcie, znowu praktycznie nie mam kart. No jest, co to gówno, no nie! Zagramy znowu. No cholera jasna, dobra, trudno, nie gram już z nim dzisiaj. Nie gram już z nim dzisiaj. Nie będę próbować kolejny raz, bo się boję, że to się źle skończy. Teraz jak Nazo dostał lepsze karty, ja tu jeszcze wrócę. Ja tu wrócę w kolejnym odcinku i w kolejnym odcinku się zrewansuję. Teraz zrobimy zlecenie wiedźmińskie o nazwie Potwór z Bagien. Dostałem za tam opis tego zadania. Nie ma podania wioski w tym ale tu są obok z których wydobywano tłów, w pewnym czasie najmniej to zabój samego agera, postanowił odszukać źródło trujących oparów. No i tym się zajmiemy w tym odcinku. Nie będę grał w Gwinta więcej niż dwa razy, bo się boję, znowu to się źle skończy. Nie zamierzam ryzykować. Tylko właśnie, teraz ja muszę teleport jakiś znaleźć. Teleportujemy na wieś Stygary. Ej ty, do ciebie mówię, butach ci nie chlupie. Padnijcie na kolana przed wiecznym ogniem. Sam spadnij na kolana, frajeza. Tam mi te ciule denerwują. Trwające ognie to mi wsadziła głęboko w dupę. Teleportujemy się tutaj. Ja to zlecenie już spróbowałem raz wykonać. Wtedy to był totalnie nieudany materiał, gdy miałem problem techniczny z grą. I oczywiście tego materiału nie wrzuciłam. Teraz jesteśmy na wyższym poziomie. Nie istnieje Sansa. To mamy większą szansę na wykonanie tego zadania w tym momencie. Choć tak zadanie jest trudne. A walka będzie ciężka, no ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Nie lubisz sobie dać. Będę walczyć. Będziemy teraz z niedawcą porozmawiać. Życie miłe!
Uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Czyli bał się. Teraz nikt już na bagna nie chodzi. Obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła. Tłuściutki. I na opał dobry. I na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w Sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. I co w ogóle wpadał na taki pomysł? Skoro pokazała wam już, jak się gra w Gwinda z tym żelazem, to sobie sama zagrała z podem Gwinda z nimi i wygrała tylko kartę. A później jej po prostu w kolejnym odcinku mam pokazać tą kartę wygraną. No bo po co mam w nieskończoność grać z nim na nagraniu? Już wam pokazałem, jak wygląda partyka z nim, więc już sama go pokonam, poza nagraniem. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Dobra, no tak. Postawię cenę od 30 koron więcej. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No i super. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. No dobra, spróbujemy to zbadać. Podka. Mamy robotę do wykonania. Więc za to zabezmy. Na razie to... Powinienem użyć oka. To jedynie udowca. Powinienem użyć oka Nehalenim. Czekaj chwilę, Geralt, zanim się udowcami zajmiemy. Chyba nam to już nieco skazały. Teraz można się wziąć do roboty. Przełożył iluzję. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Dobra, ale tu gdzieś mogliśmy iluzję. Wokół ciał nie ma żadnych śladów. Gdzie ten artefakt od Kejry? Ja wam tle. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. A nawet bardzo. Nie jest zwyczajny ten zapach. Jakby metaliczny. Ale trzeba uważać na ten zapach. Niestęsny. Wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Dobra, musimy go dorwać.
Night Scooter z iluzją zamglaka. No i właśnie ta walka z mglakiem jest trudna, ale teraz już jest na poziom wyżej, więc myślę, że teoretycznie powinno być łatwiej w tym momencie, no ale jednak ta walka to łatwych to nie należy. Dobra, i to być tutaj. Coś tu jest. Powinienem użyć oko. Dobra. Weźmy sobie eliksir kod. Bo się zdecydowanie przyda. Ja kurde, ja nie bez powodu, pakiecie, pytałem was między innymi tym glaki, to nie są najbardziej irytujące stworzenia, z którymi się walczy w tej grze. Bo dobra, mnie glaki strasznie irytują tymi swoimi iluzjami. Darcy ma lepsze iluzje. I no, łataj mi. Dranie są silne. Chyba przez tę mgłę. Dobra, to teraz będziemy mieli na swojego bossa. Jest Jan. Dobra. Tutaj naprawdę muszę uważać. Tak w sumie dobrze było petardy użyć. O, dobra, podpaliłam go, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Możemy to wykorzystać. Zapraszam do igni. Dobra, trafiam go na sejście. Ale to jest dobra, dobra. A, tylko teraz mnie zranił niestety, skubany. Chodzi do Irdena, może co? Zapraszam do Irdena. Tak go muszę sprowokować. Ale nie wysyłam swoich pomagierów, tylko chodź do Irdena tutaj. Nie! Dobra, teraz. Teraz. Zadziadkowam z Irdena, świetnie.
No chodź se! Tego akurat bossa nie lubię. Teraz to gadamy. Nie lubi się teraz, no. Geralt! Użyj znaku! Złap go pierden! Sama złap go pierden! Nie! Trzeba mi Irdena zrzucić. Dupa jedna wielka się stała i się spierdziała. W gubie gąglaka. Kurde, sprawa jest wykończona, no. Oj, Ignis Fatus, naprawdę nie lubię ciebie. Tu jesteś. Dobra, jest zabity. Udało się. No nie było łatwo. A no teraz tylko pozostaje odebrać nagrodę dla mglaka. Zobaczmy w ogóle ten miecz, który dostaliśmy. On tylko będzie lepszy. Jest lepszy, no proszę! Bierzemy w takim razie. To się naprawdę po prostu nie skończyłam. Tam jest jakaś nagroda za taką glaka. W postaci lepszego mieca. Co prawda nie jest to tak bardzo lepszy, no ale jednak jest lepszy. Klasnik wyjścia, okej. O nie! No żartujecie sobie ze mnie. Dobra, nie, z tymi ścinami to znowu jest problem i chyba, nie no, będę musiał ten reset laptopa zrobić. A samego Wiedźmina jak najbardziej teraz znowu opłata nagrywać wtedy, gdy mi laptop bardziej odpocznie. Kurde. Ale lipa. Nie no, będę musiał ten reset laptopa chyba znowu sprowadzić. Zdecydowanie, no ale to będę musiał zrobić dopiero wtedy, gdy skończę serię z Resident Evil 5, no i... Skarbona. Nie wiem, gdybym potrwał Resident Evil 5. Kurde. Nie, tylko chcemy odcinek w tym miejscu, sorry, chcemy odcinek w tym miejscu, bo ja nie chcę ryzykować, że te ściny będą przeskadzać w trakcie dialogów. No skurde, stałoby się zakończyć w sumie to zdanie, no ale boję się, że te ściny będą w trakcie tych dialogów, no. W trakcie tej rozmowy z tym zleceniodawcą. Kurde! Nie, no to mi się znowu musiało zepsuć, bo wtedy jak nagrywałem coś i Wiedźmina 3, to mogłam dopiero 10 minut nagrywać. Gdy mu dałem odpady 20 minut, tak teraz nie było problemu, więc zdecydowanie to się znowu zgrywało i będę musiał ten reset laptopa sprowadzić znowu. Bo na razie to jest znowu dramat niestety.
ale Lipton. No i co? Nie, no próbuję z nim porozmawiać, bo będą to ściny w trakcie rozmowy. A więc gry nie mogę zapisać, to świetnie. Ech. Dobra, w razie czego zapisałem grę. Jakieś wieści? Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Miejcie litość, ja zapłacę, dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbiję. Dobra, nie ma problemu. Niech będzie, ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin, pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach. Weź się lepiej do roboty, masz tylko tydzień. Dobra, no to mogę wam jest pokazać tą rozmowę. No to w sumie mogę zrobić ewentualnie tak, że ja sobie pomedytuję poza nagraniem do końca tego tygodnia. No i w kolejnym odcinku odbierzemy od niego zapłatę, a następnie wrócimy sobie do Nowigradu i mam nadzieję, że już ku lepszej poze i ku lepszych warunkach, bez tych durnych ścin, zrobimy sobie... Nie wiem, co byśmy sobie zrobili, może jakieś zlecenie. Bo jest jakieś zlecenie, myślę, z tablicy ogłoszeniowej byśmy mogli zabrać. Ech, kurde. Dobra, to jest chyba czwarty dzień. Piąty dzień. Szósty. Siódmy. Dobra, i tak szybko zasypimy do szóstej. Dobra, no, można teraz odbrać nagrodę. Dobra, ewentualnie serwę nagranie. Nie, nie, zdecydowanie zrobimy to w kolejnym odcinku. Kurwa mać, wkurwia mnie to. Naprawdę, wkurwia mnie to. Zresztą teraz te problemy. Będę musiał ten reset laptopa zrobić, no ale nie mogę zrobić teraz z tyłu laptopa, bo jeszcze prowadzę serię z mostu, tutaj jeszcze jest ten reset evil, ja się boję, jak zrobię reset laptopa, to niestety przepadnie nie zaraz reset evil, niestety już będę miała po tej serii, a co po tej serii, bo po prostu będę musiał od nowa rozpocząć grę. Nie chcę ryzykować, więc... Ech, no niestety, jak to wygląda obecnie. Dobra, no będę wam robić odcinki z Wiedźmina 3 tylko i wodzie wtedy, gdy naprawdę dam temu laptopowi odpocząć. Wtedy powinno być lepiej faktycznie. Nie powinno być aż takich problemów, mam nadzieję. I w kolejnym odcinku, mam nadzieję, będzie dłuższe, coś więcej faktycznie zrobimy. Ale kurde, no... Nie no, boję się, że te ściny zawitają, jak ja teraz z nim porozmawiam. Ech, dobra, zryzykuję. Witajcie. Gdzie moje pieniądze? O tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. I niech ci się wiedzie. Dobra, okej, okay. To tak ostatecznie udało się to zlecenie wykonać. W tym odcinku jeszcze.
Ebra za bardzo dostaliśmy nawet więcej pieniędzy niż z nim uzgodniliśmy, więc popasało mu dać drugą szansę i dać mu trochę więcej czasu. Dobra, więc to zlecenie już mam wykonane. No to zrobię tak, że poza nagraniem pojadę sobie do Nowigradu, zagram ponownie z tym żelazem w Gwinta i już mam nadzieję, że w końcu go ogram. Niestety jak znowu nie mam oznaczonego na mapie, no ale mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć, gdzie on jest. Nie no, on gdzieś tutaj jest, gdzieś sobie tutaj przeszedł i w tym miejscu mniej więcej. Więc ja go ponownie znajdę. Rozegram z nim ponownie tę partkę w Gwinta, mam nadzieję, że wreszcie wygram. No i w kolejnym odcinku myślę, że przywitam się z wami przy tablicy ogłoszeniowej na rynku w Nowigradzie, bo chyba z tej tablicy, o ile się nie mylę, nie sprawdzałam. Jak ja to jeszcze raz sprawdzę. No właśnie, z tej tablicy jeszcze nie sprawdzałam, więc sprawdzimy sobie tę tablicę w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku właśnie wezmiemy się za jakieś, myślę, zlecenie jeszcze. No i być może jakieś starca to z fabuły zrobimy. Ale dobra, ja w tym momencie kończę. Bo już trzeba kończyć, kurde, głupie ścinę. Nie no, muszę tego resta laptopa zrobić znowu, no. Jeszcze do skończenia są spowodowane tym, że próbowałem instalować Batmana w inny sposób i niestety mimo tego, że teoretycznie to zagrożenie usunąłem, no to jednak dalej one mają jakiś wpływ na działanie poszczególnych tutaj gier, które prowadzę, więc niestety resta laptopa będę musiał ponownie zrobić, no ale to kurde, najpierw muszę z kolei skończyć serię z Resetata Evil 5. Więc mam nadzieję, że jak będę nagrywać Wiedźmina 3 wtedy, gdy dam mu trochę więcej czasu odpocząć, to przynajmniej wtedy ten Wiedźmin 3... Tak, przynajmniej do tych 400 minut mi wytrzyma. Ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.